Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I zapraszam do modlitwy. Wróciliśmy od ołtarza, ale nie możemy rozpocząć tutaj spotkania bez wezwania Miłosierdzia Bożego, które również objawiło się w tym znaku, jaką jest Pani Floribet. I tak złączeni miłością miłosierną, witam i pozdrawiam Was wszystkich, a zwłaszcza tego to pielgrzymów z Kostarii. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Powiem, że często bywam tutaj w tej auli, ale tylu ludzi jeszcze w niej nie widziałam. Cieszymy się z tego bardzo ogromnie. Okazja jest dzisiaj szczególna. Gościmy bowiem panią Floribet More Diaz, panią, która została uzdrowiona. Panią, która została uzdrowiona za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. To dzięki właśnie temu uzdrowieniu dziś o naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II możemy mówić święty. Cieszymy się z tego powodu, że pani Floribet do nas przyjechała. Cieszymy się, że jest z panią Floribet jej mąż i jej dzieci. To dla nas naprawdę ogromna radość. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z rodziną pani Diaz przybył także gość szczególny, ojciec Franciszek Filar. To właśnie ojciec Franciszek będzie tłumaczył świadectwo pani Floribet. Gościmy u nas także ojca Andrzeja Danilewicza, który jest koordynatorem całej pielgrzymki pani Floribet po Polsce. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy. Chciałam powiedzieć, że to spotkanie dziś zawdzięczamy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i wydawnictwu świętego Stanisława. Dziękujemy za to spotkanie i myślę, że teraz oddamy głos pani Floribet. Wysłuchamy z wielką uwagą świadectwa, bo po to właśnie pani Floribet do nas przybyła, żeby dać świadectwo o swoim uzdrowieniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No quiero comenzar mi testimonio sin antes agradecerle su presencia. Nie mogę zacząć mówić cokolwiek, opowiadać mojej historii, zanim najpierw bez podziękowania Wam za Waszą obecność. Un abrazo de Costa Rica para todos ustedes. Wielkie pozdrowienia i uściski z Kostaryki dla Was wszystkich tutaj. Les voy a contar lo que me sucedió en el año 2011. Opowiem Wam moją historię, która wydarzyła się w 2011 roku. Sufrí un fuerte dolor de cabeza. Cierpiałam wielki ból głowy. Se dijo que tenía un aneurisma fusiforme al lado derecho de mi cerebro. Lekarze stwierdzili, że miałam tętniaka na prawej stronie mózgu. Que provocó inmediatamente y se me paralizara al lado izquierdo de mi cuerpo. Spowodował on paraliż mojej lewej strony ciała. Fui sometida inmediatamente a una arteriografía. Zrobiono mi niezwłocznie badania lekarskie. Con el fin de cerrar el daño que tenía en una de las arterias de mi cerebro. Uczyniono mi takie specjalistyczne badanie, taki zabieg chirurgiczny mający na celu zamknięcie, zatamowanie tego wycieku z właśnie w mózgu. Lamentablemente no se pudo hacer nada por mí en ese momento porque tenía mi aneurisma en un lugar inaccesible de mi cerebro. Niestety dojście do tego tętniaka było niemożliwe i nie udało się nic zrobić chirurgicznie. Inmediatamente me enviaron a mi casa.
Lekarze, nie mogąc nic zrobić, wysłali mnie z powrotem do domu. Me dieron solo un mes de vida. Diagnozą było to, że powiedziano, iż mam nie więcej niż miesiąc życia przed sobą. Pero el primero de mayo del 2011. Jednak 1 maja roku 2011, día de la beatificación de Juan Pablo II, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, ocurrió algo diferente esa noche. Wydarzyło się coś szczególnego tej nocy. Desperté aún después de haber tomado los medicamentos. Pomimo tego, że zażywałam silne środki nasenne i lekarstwa przeciwbólowe, logré ver la beatificación, escuchar al Papa Benedicto XVI cuando lo declaraba beato. Pomimo tego udało mi się obudzić w środku nocy, to była druga nad ranem w Kostaryce. Obudziłam się i widziałam w telewizji transmisję mszy świętej z beatyfikacji. Widziałam, jak Ojciec Święty Benedykt XVI ogłasza błogosławionym Jana Pawła II. Y así como me desperté, me volví a quedar dormida. I tak nagle, jak się obudziłam i mogłam oglądać to, tak samo równie szybko zasnąłam z powrotem. A las 8 de la mañana del año del 1 de mayo del 2011. Kiedy się obudziłam, to było już 1 maja 2011 roku, była godzina 8 rano w Kostaryce. Fue cuando escuché una voz en mi dormitorio que me decía, levántate. Właśnie wtedy usłyszałam głos w mojej sypialni, który mówił do mnie, podnieś się. Yo quedé sorprendida de escuchar esa voz. Ja byłam zadziwiona, słysząc ten głos. Y sin embargo volví a escuchar la voz que me decía, levántate, no tengas miedo. A ja wciąż słyszałam go kolejny raz, nie lękaj się, podnieś się. Pero antes de escuchar la voz por segunda vez, zanim po raz drugi usłyszałam ten głos, estaba mirando una foto de Juan Pablo II que tengo sobre el televisor. Patrzyłam na zdjęcie Jana Pawła II, które miałam nad telewizorem. I cuando escuché las palabras, vi como sus manos sobresalían del cuadro indicándome que me levantara. I kiedy słyszałam ten głos po raz drugi mówiący, nie lękaj się, podnieś się, patrząc na ten obraz, widziałam dłonie Jana Pawła II, jakby podnoszące, wychodzące z tego obrazu i pokazujące mi, że mam się podnieść. Esto es una fotocopia del cuadro que yo tengo en mi cama. To jest kopia tego zdjęcia, które miałam wtedy nad łóżkiem. De esa simple portada de revista sobresalieron las dos manos de Juan Pablo II. Z tej zwykłej okładki gazety, którą miałam u siebie w domu, w sypialni, wyłoniły się, wyszły te dłonie papieża mówiącego do mnie i pokazującego, że mam się podnieść. Ese momento para mí fue importante y le contesté cuando me dijo levántate, no tengas miedo, le contesté sí, señor. Kiedy słyszałam ten głos i to jedyną rzeczą, którą odpowiedziałam wtedy, to było tak, Panie. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie para la honra y la gloria de Dios. I od tego dnia aż do dzisiaj, a ja mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo, jestem na nogach i jestem zdrowa i czuję się dobrze, a wszystko po to, aby chwalić i błogosławić Boga. Me costó mucho que la gente me creyera de lo que yo estaba diciéndole que estaba sana. Nie zawsze ludzie wierzą mi, a zwłaszcza wtedy było bardzo ciężko, aby lekarze uwierzyli mi, że jestem zdrowa. Tuve que esperar 7 meses después para hacerme un examen. Musiałam czekać 7 miesięcy po tym wszystkim, aby zrobiono mi kolejny egzamin, kolejne badanie. Ese día que tenían que leerme las imágenes que me habían hecho. Ustedes no se imaginan la cara de miedo, de susto que tenía mi médico.
właśnie wtedy, kiedy zrobiono mi kolejny egzamin, kilka miesięcy później, do dzisiaj nie mogę zapomnieć twarzy lekarza, który przyglądał się wynikom, opisom i zdjęciom badań, które mi zrobiono. Leía el informe que venía junto con el CD. Lekarz czytał tą informację, opis zdjęć, które były dołączone do rezonansji magnetycznej. No daba crédito a lo que veía en las imágenes. I nie wierzył w to wszystko, co czyta i co widzi na zdjęciach. Y en ese momento fue sorprendente para él. Le pregunté qué pasaba. I me dijo que no estaba viendo nada. On nie bardzo wiedział, co powiedzieć, a ja zadałam mu pytanie, co widzi, na co odpowiedział, że nic nie widzi. Mi esposo les va a enseñar un examen de cuando yo tenía el aneurisma. Mąż ma tutaj właśnie takie badania, które mówią o tym, że miałam tętniaka. Y el otro examen es el que él vio después de 7 meses. I kolejny to jest wynik badań, który nie pokazuje żadnego tętniaka. Como ustedes pueden ver, no tengo ningún rastro de que en algún momento sufrí de un daño cerebral. I wszyscy możemy zobaczyć, że nie wygląda na to, aby miała kiedykolwiek wylew krwi do mózgu i była sparaliżowana. En ese momento el médico le parecía imposible lo que miraba. W tym czasie tego dnia lekarzowi wydawało się niemożliwe to, co widzi. Porque una mujer con el impacto cerebral que yo sufrí. Dlatego, że kobieta po takiej chorobie i po takim doświadczeniu, jakie miała i o jakim wiedział bardzo dobrze lekarz, właśnie pani Floribeth. No podía estar bien como estoy yo. Ustedes me pueden ver que ya no tengo ningún daño físico. Estoy totalmente sana. On nie mógł uwierzyć, że ta kobieta rzeczywiście cierpiała na to wszystko, a w tym momencie wtedy była przed nim, jak gdyby nigdy nic i tak samo jak dzisiaj jest przed nami. Definitivamente podemos ver la misericordia de Dios en todo esto. Jedynie miłosierdziem Bożym możemy wytłumaczyć to wszystko. Ese día fue importante para mí, porque fue cuando comentamos mi esposo y yo a la salida del hospital que teníamos que dar testimonio, porque se dice que si no damos testimonio de la grandeza de Dios, las piedras hablarán por nosotros. To właśnie wtedy, kiedy wyszliśmy ze szpitala z wynikami badań, zdecydowaliśmy się, ja i mój mąż, że powinniśmy dać świadectwo temu, dlatego, że jeśli my tego nie zrobimy, to będą musiały krzyczeć kamienie. Así fue como en febrero del 2012. I wtedy właśnie w lutym 2012 roku, después de regresar de misa, po powrocie z mszy świętej, empecé a escribir mi testimonio en la página de Carlos Wojtyla. Zacząłem pisać moje świadectwo przez internet, w internecie, na stronie internetowej karolwojtyla.org. En ese momento lo escribí como lo hicieron miles de personas. Wtedy zrobiłam to samo, co zrobiły tysiące osób. Mas nunca imaginándome que les llamaría la atención a la postulación de la causa de los santos. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że to właśnie to zostanie wybrane przez ludzi, którzy zajmowali się postulacją świętości w procesie kanonizacji. En ese momento fue sorprendente para mí que tres meses después me contactan del Vaticano porque están interesados en mi caso. Trzy miesiące później bardzo niespodziewanie zadzwoniono do mnie z Watykanu i powiedziano mi, że są bardzo zainteresowani jej przypadkiem
i poproszono o kontakt właśnie z nimi. En ese momento empezó mi secreto con la postulación del Vaticano. W tym czasie rozpoczął się taki czas szczególnej tajemnicy i ciszy, kiedy Floribeth nie mogła nic nikomu opowiadać, komentować, mówić. Me enviaron al sector privado de medicina para hacerme más exámenes. Poddano ją kolejnym badaniom. Fui vista por muchos neurólogos en Costa Rica. Konsultowana, jej przypadek był konsultowany przez wielu neurologów w Kostaryce i z Kostaryki. I este es el examen que hicieron esos médicos en ese momento y como pueden ver refleja lo mismo, no tengo ningún daño en mi cerebro. To jest jeden z wyników, który wtedy uczynili lekarze w Kostaryce i również nie pokazuje żadnych zmian w mózgu. Y en octubre del 2012. A w październiku roku 2012. Me indican que si puedo ir a Roma a ser internada en el Policlínico Gemelli. Poproszono mnie, abym przyjechała, poleciała do Rzymu i została poddana badaniom w Policlinice Gemelli. Fui vista por médicos que no me conocían. Tam była również konsultowana przez wielu lekarzy miejscowych, którzy jej nie znali. Entré al Policlínico Gemelli de la manera más discreta, sin que nadie supiera a qué iba yo. Zostałam przyjęta do kliniki Gemelli również w wielkiej tajemnicy i o tym pobycie w szpitalu nikt nie wiedział. Ahí se me volvieron a hacer toda clase de exámenes. Tam od nowa zrobiono mi wszystkie badania. Este es el resultado de sus exámenes. Tutaj mam również wyniki tych badań. 10 neurologos me vieron en ese hospital. W tym szpitalu leczyło mnie, przeglądało mnie 10 neurologów. Vienen italiano. Byli to Włosi. Pero lo que dice ahí es que no hay ningún rastro de que en algún momento yo sufrí un daño cerebral. To jest oświadczenie po włosku, które również potwierdza, że nigdy w życiu w tym oto mózgu nie było żadnej zmiany guzowej. Y mi cuerpo no tiene ninguna secuela de la parálisis que tuve anteriormente. A z kolei w jej ciele nie odnajduje się żadnego śladu po tym, że kiedykolwiek mogło być sparaliżowane. De ahí arrancó el proceso para elevar a los altares a Juan Pablo. To właśnie wtedy rozpoczął się proces w kanonizacji Jana Pawła II. Les voy a contar algo que sucedió en ese hospital. Fue lo más interesante para mí. Fue una casualidad. Taka zdarzyła się, kiedy byłam w szpitalu, zdarzyła się taka sympatyczna, fajna rzecz. Chcę wam o tym opowiedzieć. En el Policlínico Gemelli estuve internada en el mismo piso y en la misma habitación donde estuvo internado Juan Pablo II. Po wszystkim dowiedziałam się, że w Policlinice Gemelli byłam, znajdowałam się na tym samym piętrze i w tym samym pokoju, w tym samym łóżku, w którym zawsze był leczony papież Jan Paweł II. Fue cuando seguía yo diciendo que Dios estaba escribiendo un libro en mi vida. To wtedy zdałam sobie sprawę, że Pan Bóg pisze swoimi literami książkę w moim życiu. Llegar al proceso de canonización fue un proceso difícil. Znaleźć się
zająć miejsce w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II nie było łatwe dla mnie. Las investigaciones son fuertes. Te wszystkie przesłuchania i śledztwa były bardzo trudne. Sin embargo, yo me iba dando cuenta del proceso como seguía. Ja byłam świadkiem w tym procesie i dzisiaj jestem tutaj. Y mi secreto terminó el 5 de julio del 2013. A tajemnica, którą podjęłam, skończyła się 5 lipca 2013 roku. Cuando el Papa Francisco kiedy, me giró la orden de que podía hablar de él al respecto. Kiedy ojciec święty Franciszek pozwolił mi zacząć mówić o tym wszystkim, o mojej historii. De ahí en adelante, mucha gente pregunta que si yo cambié. Od tego czasu zawsze, codziennie, zawsze, w każdym miejscu, w każdej chwili, często ludzie pytają mnie, czy ja się zmieniłam. Y les aseguro que yo no cambié, lo que cambió fue mi agenda. I zawsze odpowiadam, że ja się nie zmieniłam, a jedyne, co się zmieniło, to rozkład zajęć mojego codziennego dnia. Porque recibo periodistas de todo el mundo en mi casa. Dlatego, że przyjeżdżają dziennikarze, reporterzy, pisarze z całego świata. Y para mí es muy importante recibirlos. A dla mnie jest bardzo ważne to, aby ich przyjąć, podjąć. Porque así puedo gritarle al mundo, bo tylko w ten sposób mogę wykrzyczeć światu, que Dios existe, że Pan Bóg istnieje, que Dios es grande y misericordioso, że Bóg jest wielki i miłosierny y que debemos tener fe en Dios, i musimy mieć wiarę w Niego y esperar en él, i mieć wielką nadzieję w Nim, pokładać w Nim nadzieję y retomar las palabras de Juan Pablo II. I raz jeszcze kierować się słowami Jana Pawła II. Que abramos las puertas del corazón a Jesucristo. Abyśmy otworzyli drzwi serc naszych Chrystusowi. Y les aseguro que veremos reflejada su gloria en el mundo. I tak samo jak ja mogę was zapewnić, że będziemy widzieć chwałę Bożą. Muchas gracias. Dziękujemy Pani Floribert za to niezwykłe świadectwo, za tak wzruszające słowa. Nie mamy dużo czasu, więc jest czas na pytania. Dzięki temu, że ja dzisiaj stoję przy mikrofonie, mogę zadać to pytanie pierwsza. I tak się, że biskupie pierwsza. Ojciec Święty Jan Paweł II często mówił, nie lękajcie się. Właściwie od tych słów rozpoczął swój pontyfikat. Pani również usłyszała słowa, nie bój się. Co Pani wtedy czuła? Czy myślała o tym, że łatwiej będzie przeżyć chorobę? Czy myślała już Pani wtedy, czy wiedziała już Pani wtedy, że doznała łaski uzdrowienia? Primero que nada, les quiero comentar. Przede wszystkim chcę wam powiedzieć. Antes de responder la pregunta. Zanim odpowiem na to pytanie. Ustedes no crean que no me pongo nerviosa cuando veo tanta gente. Nie myślcie sobie, że nie jestem zestresowana widząc tylu ludzi. Y aquí le estoy pidiendo a Juan Pablo II. I w tym miejscu również proszę Jana Pawła II. Que así como me metió en este lío, me ayuda a salir de él. Żeby tak jak mnie wpuścił w ten kanał, żeby mnie pomógł,
żeby mi również pomógł z niego wyjść. Cuando escuché esas palabras, kiedy słyszałem te słowa, esa voz de Juan Pablo II, no hay duda que fue Juan Pablo II. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to był Jan Paweł II. No titubeé en pensar que estaba sano. Nie mam najmniejszych wątpliwości, nie miałam największych wątpliwości, że byłam zdrowa. Oddajemy teraz Państwu głos. Możecie Państwo zadawać pytania, teraz jest czas dla Państwa. Ja jestem dziennikarzem z Krakowa i przede wszystkim chciałam powiedzieć Pani i Państwu, ksiądz biskup Zając na pewno potwierdzi, że tak jak Panią tutaj widzę, zupełnie uduchowioną, tak samo przypominam sobie, jak kilka lat temu była tutaj zakonnica z Francji, Marie Simon, która też została uzdrowiona dzięki wstawiennictwu naszego Ojca Świętego. Ja po prostu jestem bardzo wzruszona, bo bardzo Pani przypomina mi, prawda, księże biskupie, to coś niesamowitego. To po prostu działa nasz Ojciec Święty. A ponieważ wiem, że była Pani wczoraj, byliście Państwo w Wadowicach, chciałam zapytać, jakie wrażenia z pobytu w domu rodzinnym naszego Ojca Świętego? To po pierwsze, a po drugie zapytać, co Pani czuła niosąc i będąc tak blisko relikwii, kropli krwi naszego papieża. Ja Panią obserwowałam w telewizji. Podejrzewam, że to było niesamowite wzruszenie nieść ten relikwiarz do ołtarza. Dziękuję. Pierwsze pytanie, Wadowice. Le agradezco mucho lo que me dijo de Sor Mary. Dziękuję, bardzo dziękuję za ten komentarz mówiący o siostrze zakonnej francuskiej, siostrze Marii. Tuve la oportunidad de conocerla antes de la canonización de Juan Pablo II. Miałem okazję poznać ją dzień wcześniej przed kanonizacją Jana Pawła II. Na tumba de él en Roma. Rozmawiałyśmy ze sobą tam w Rzymie przy grobie Jana Pawła II. Y siento que ambas reflejamos la paz que nos dejó el Señor. I rzeczywiście ja również i ona odbijamy ten pokój, który zawsze miał w sobie Jan Paweł II. Con respecto ayer. Para mí fue increíble ver a la gente cómo me recibió. Estuve en cuatro misas y ver a la gente y su amabilidad fue para mí un honor inmerecido. No, a wczoraj w Wadowicach no było wspaniale. Nie wyobrażałam sobie spotkać tylu ludzi na czterech mszach, podczas których dawałam swoje świadectwo. Wrażenie niepowtarzalne. Estar en Madrid es importante para mí porque ahí nació el hombre. A być w Wadowicach było dla mnie bardzo ważne, dlatego że tam się urodził, tam się wszystko zaczęło i bardzo chciałem być w tym miejscu, w którym wszystko się zaczęło dla papieża, a przez papieża również dla mnie. Gracias. Mamy bezprzewodowy mikrofon, już jest na sali. Kto z Państwa chciał zadać pytanie, niech podniesie rękę do góry. Cuando llevaba las reliquias de Juan Pablo II, estaba un poco nerviosa en el momento porque la postulación estaba asustada con mis tacones. Kiedy niosłam relikwie Jana Pawła II, Ja byłam taka zestresowana i zdenerwowana, zestresowana. A bardziej ode mnie, myślę, to właśnie ci wszyscy
którzy pomagali mi z Watykanu, z Rzymu, oni byli jeszcze bardziej wystraszeni niż ja przez moje obcasy. Pero el ver tanta gente a mi alrededor, cerré mis ojos y empecé a pedirle a Juan Pablo y puse a sus pies todas las necesidades que traía de tantos enfermos, de tantas personas que necesitan de su intercesión. Ale wtedy zamknąłem oczy i raz jeszcze w sercu oddałem, złożyłem u stóp Jana Pawła II te wszystkie potrzeby, modlitwy, te wszystkie intencje, które przywiozłem, tych wszystkich ludzi chorych, cierpiących, którzy prosili mnie o modlitwę, to wszystko złożyłem u stóp Jana Pawła II. En ese momento era más importante ver la grandeza de Dios, Juan Pablo II elevado a los altares y yo detrás de mi Dios y Juan Pablo, que son mis guías. No a w tym wszystkim i tak najważniejsza to była chwała Boża, wielkość Boga, która się ujawniała właśnie wtedy i również wielkość świętości Jana Pawła II, który wychodził na ołtarze. En ese momento pude compartir con el Papa Benedicto XVI. Fue una experiencia muy buena, muy bella. Również wtedy mogłem uściskać papieża Benedykta XVI i było to niezapomniane przeżycie. Me reconoció inmediatamente y en Italia me dicen la Miracolata. Rozpoznał mnie i powiedział do mnie, że w Rzymie nazywają mnie cudowną. I me dijo Papa Benedicto XVI, Miracolata de Costa Rica. I powiedział do mnie, cudowna z Kostaryki. I le agradecí mucho por ser tan humilde y sencillo como es él. I podziękowałam mu za to, że jest taki cichy i skromny. Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź. Teraz prosimy o kolejne pytanie. Natalia, studentka medycyny. Ja chciałam przede wszystkim podziękować Bożej Opatrzności za to, że uświadomiłam sobie, że Pan Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Mieliśmy tutaj już cud uzdrowienia siostry zakonnej, a teraz jest pani matką, żoną. I to też jest takie piękne świadectwo, że tak naprawdę każdy bez względu na to, kim jest, może dostąpić łaski, że te łaski nie są tylko zarezerwowane do jakiejś elity. Być może by nam się tak wydawało. Także to na początek i takie moje krótkie pytanie. Z racji tego, że kiedy osoba doświadcza cierpienia, jakiejś choroby, zawsze zadaje pytanie, dlaczego ja? Dlaczego właśnie mnie to spotkało? Przypuszczam, że kiedy pojawiła się diagnoza, u Pani to pytanie na pewno wielokrotnie w sercu się zrodziło. Ale myślę, że też takim drugim momentem, kiedy to pytanie pewnie się pojawiło, było, dlaczego Pani ja właśnie zostałam wybrana i uzdrowiona? Przecież tylu ludzi cierpi i umiera, nie doznaje takich łask. Więc czy ta odpowiedź w sercu Pani już się pojawiła? Dlaczego ja, Panie? Czego teraz ode mnie oczekujesz? Yo le puedo decir a usted que nunca me pregunté por qué yo, porque Dios tiene las cosas dispuestas así. Nigdy nie zastanawiałem sobie, nie zadawałem sobie pytania, dlaczego ja. Może dlatego, że takie jest właśnie zaufanie Panu Bogu. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la respuesta la tiene Juan Pablo II. Deberíamos preguntarle a él por qué yo. To była odpowiedź na pierwsze pytanie w momencie choroby. Nie pytałam, dlaczego ja. To były inne rzeczy, a nie było tego pytania, dlaczego ja. A to drugie pytanie, dlaczego ja, jeśli mówimy o uzdrowieniu, to zadaję je sobie, ale odpowiedź na to pytanie ma tylko Jan Paweł II. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania na sali jeszcze? Czy
Już daje mi siostrze mikrofon. Tak bardzo się cieszę, że mogę być na spotkaniu z Panią. I cieszę się bardzo, że Pani towarzyszy rodzina najbliższa. Mąż, dzieci. I pytanie do Pani, ale pytanie do rodziny. Widzimy młode oczy, które są takie bardzo uspokojone, synów i męża, który towarzyszy Pani. Ojciec Święty Jan Paweł II tak bardzo jest za rodziną, jest patronem rodziny. I moje pytanie, co zmieniło w Was? Co zmieniło w rodzinie? Czy coś zmieniło ten cud uzdrowienia Pani? Ese milagro, la curación de... Bueno, en cuanto al milagro de la sanación de mi esposa, pues sí cambió nuestra vida, porque nosotros llevamos un tiempo ahora pues más corrido que anteriormente, porque tenemos que andar en esta peregrinación. Nasze życie zmieniło się diametralnie. W tym momencie jesteśmy tutaj, pielgrzymujemy. Pero estoy muy feliz porque mientras sea para la obra y honra de nuestro Dios. Ale jestem szczęśliwy dlatego, że przede wszystkim czynimy to dla Pana Boga, dla Jego chwały. Porque esta gran regalo que Dios me dio después de tener yo a mi esposa en una cama donde no se movía, yo tenía que estarla atendiendo y cambiando porque ella no se podía mover. Ale to wszystko, ale to wszystko jest zrozumiałe, bo po chorobie mojej żony, kiedy miałem ją w domu i musiałem wszystko dla niej robić i zmieniać i pomagać i być przy niej. Al tenerla acá a la par mía y sana, creo que es una gran fortuna que Dios me ha dado y estoy bastante contento y bien y con mis hijos tienen a su madre. Bo tak jak właśnie zajmowałem się żoną w momencie, kiedy była chora i byłem przy niej, to jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj też jestem przy niej, ale w zupełnie innych okolicznościach i bardzo się cieszę i jesteśmy tutaj razem z dziećmi. Chcieliśmy, że podnosiło rękę jakieś dziecko. Czy jeszcze jest chętne, żeby zadać pytanie? Jest? To następny może. Ksiądz będzie następny. Dajemy teraz głos młodszemu. Nie? To dajemy głos młodszemu pokoleniu. Ja mam takie pytanie. Czy Pani kiedyś widziała Jana Pawła II na żywo, czy nie? No, mi amor, no lo he podido ver. Lo vi pasar cuando llegó a Costa Rica. Nie, kochanie, nigdy nie widziałam go tak z bliska. Widziałam z daleka, jak przejeżdżał ulicami w Kostaryce. To był 83 rok. Lo vi pasar de lejos, no tan cerca como hubiese querido. Tylko z daleka. Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad sí, cambió nuestras vidas bastante. Y en especial en la fe, en la unión familiar y en los lazos con mi madre, que gracias a Dios la tengo con vida. Najważniejsze jest to, że mama żyje. Najważniejsze jest to, że... I to, że ja to doceniam, że żyję. Wcześniej tego chyba tak nie doceniał, a teraz bardzo się cieszę z tego, że mama żyje. I ta ich
I rzeczywiście widzi tą wielką jedność, łączność w rodzinie. Buenas tardes. Dzień dobry. Bueno, lo que cambió nuestras vidas fue el lazo familiar, porque siempre hemos sido unidos, pero desde ese momento nos unimos más como familia. Y ahora cada vez aprovechamos el momento de estar junto a ella. Zawsze byliśmy rodziną taką zjednoczoną, ale teraz jeszcze bardziej i wykorzystujemy każdy moment, żeby być razem. Disculpen, yo quiero decirle, dar un mensaje a todos los hombres que están acá, los que somos esposos. Pan Edwin, mąż Florybet, chciał przekazać taką wiadomość, takie mensaje, telegram taki. Dla wszystkich mężczyzn, mężów zwłaszcza, panów, dla wszystkich panów. No esperemos hasta que lleguemos a este punto donde yo estuve. Nie czekajmy na taki moment, w którym ja się znalazłem. Amemos a la esposa, cuidémosla. Kochajmy nasze kobiety, nasze żony. Strzeżmy je, brońmy, chrońmy. Igual esposas amen a sus esposos, cuídelos. I również kobiety, żony, to samo, czyńcie ze swoimi mężami. Porque les digo que viera qué triste, qué situación más triste, solo yo que pasé por esto, que gracias a Dios tengo a mi esposa. Bo ja miałem to szczęście, że przeszedłem przez to i dzisiaj mam to szczęście, że mam swoją żonę. Otros habrán pasado por lo mismo, pero no las tienen. Inni przeszli przez to samo, ale już nie mają. Y es tarde para doblar rodilla. Doblemos rodilla ahora que la tenemos. Cuidémosla, amémosla. Estamos siempre pendientes de ellas. I dlatego wykorzystajmy czas i zegnijmy kolana czasem na modlitwę i prośmy za tą naszą drugą połówkę. Muchas gracias. Jak pani sobie wyobrażała kraj, w którym Jana Pawła II, ludzi? Bueno, de Polonia sabía y tenía referencia de los documentales que se han visto. Y somos personas que nos gusta mucho la historia. Hemos leído al respecto. Estábamos ansiosos por ver sus edificios porque nos evoca el pasado y a mí me encanta la historia y este lugar tiene historia. Od czasu do czasu w takich różnych programach telewizyjnych można usłyszeć o Polsce. O historii tak się obijało o uszy czasem. Los Polacos que yo conocí en Costa Rica. Polacy, których poznałam w Kostaryce. Aunque ustedes no lo crean, llegaron de aquí hasta mi país a visitarme. Chociaż nie wierzycie, wielu ich przyjechało do mojego kraju i odwiedzić mnie w moim domu. Y veo que somos muy similares en el trato con los extranjeros. I widzę, że jesteśmy bardzo podobni, jeśli chodzi o takie nasze relacje z obcokrajowcami. En Costa Rica también recibimos muy bien al extranjero. Wow. W Kostaryce również podejmujemy pięknie obcokrajowców. Pueden preguntarle a él. Tak jest. Ja to potwierdzam. Yo creo que ya se olvidó del polaco y habla más español. Mówi, że zapomniałem po polsku i mówię bardziej po hiszpańsku, a ja tak ani po polsku, ani po hiszpańsku już dzisiaj.
Él es un sacerdote de Costa Rica y lo quiere mucho donde él está porque él es así, tiene una personalidad gracias, muy abierta. Gracias. Hablamos de Polonia, no de mí. Bardzo ładnie, że jesteśmy naprawdę bardzo podobni, Kostarykańczycy i Polacy. I por uno, dicen en mi país, de la víspera se saca el día, si lo vemos a él, pensamos que todos los polacos son iguales. A mówi się, że, że mówi się, że co, się mówi coś o Wigilii się mówi, to jest powiedzenie, którego nie można przetłumaczyć, ale że takie, że jeden znak rzuca, mówi o wszystkim. I Floribert mówi, że zna mnie trochę i myśli, że wszyscy są tacy jak ja. Dziękujemy za tą odpowiedź i proszę Państwa, ostatnie pytanie dzisiaj do Pani Floribert z tej sali można zadać. Jest młody człowiek, chce zadać pytanie. Tak? Jednak Pani. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że miałam okazję Państwa, Panią poznać i muszę stwierdzić, że jesteście Państwo niezwykle ciepłymi, serdecznymi ludźmi. I krótkie moje pytanie. Chciałam tylko zapytać, na ile Jan Paweł II był obecny w Pani życiu przed, czy też tuż po zachorowaniu? Czy był Pani szczególnie bliski? Dziękuję bardzo. Por supuesto, Juan Pablo II siempre ha sido una persona que estaba en mi vida desde el año 83, que llegó a mi país. Odkąd w roku 83 Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jedyny do Kostaryki, zawsze był bliski mojemu sercu. Szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas powie, że spotkała go dzisiaj wielka łaska, że mógł być dzisiaj tu, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w auli Jana Pawła II. I uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu. Bardzo Państwa proszę, uszanujmy to, że Pani Floribert ma bardzo mało czasu. I tak jak prosiłam, nie podchodźmy, nie prośmy o podpisywanie żadnych książek, zdjęć. Bardzo Państwa to prosimy. Si aprovecho para decirles lo que siempre digo en todo lugar, que tengan fe en Dios. To ja jeszcze tylko tyle chcę dodać, że zawsze to mówię wszędzie, gdzie się spotykam z ludźmi, abyście mieli wiarę w Pana Boga. Otwórzcie swoje uszy i serca. I su alma Cristo. Swoją duszę na Jezusa. Y verán reflejada su grandeza en sus vidas. I na pewno zobaczycie Jego wielką łaskę w swoim życiu. Sean agradecidos con el Señor. Bądźcie wdzięczni Bogu. Porque todos los días el Señor nos bendice. Dlatego, że codziennie otrzymujemy, doświadczamy Jego błogosławieństwa. I trwajmy w wyznawaniu wiary. En nuestra fe. Creamos en lo que no vemos, pero que sí existe, que es Dios. Chociaż nie widzimy, chociaż nie słyszymy, wierzmy w Pana Boga. Y cuando nuestras fuerzas se vayan a perder. I jeśli już brakuje nam sił. Pidámosle fortaleza al Señor. Prośmy o tą siłę. Y que se haga siempre su voluntad en la nuestra. I niech się zawsze dzieje Jego wola w naszym życiu.